Chwała Jezusowi. Witajcie. Cóż, zawsze mi się podobało to, że Słowo Boże jest tym mieczem. Wiecie, kiedy mówimy, że Słowo Boże jest mieczem obusiecznym, to wzięło się to stąd, że miecz nie pozostawia niczego po środku. Kiedy miecz w coś uderza, to albo się zostaje po tej stronie, albo po tej stronie. Nie ma nic po środku. I tak jest ze Słowem Bożym. Kiedy Słowo Boże do nas dociera, to albo się decyduje go słuchać, albo nie słuchać. Albo jestem po tej stronie, albo po tej. Nie ma żadnej strefy szarości. I wierzę, że pastor tutaj to użył, ponieważ w jakiś sposób będzie się to odnosiło do słowa, które chciałbym dzisiaj głosić, które też nie pozostawia żadnej strefy szarości. Chciałbym dzisiaj się dzielić z Ewangelii Łukasza, 14 rozdziału od 25 wersetu. To jest ta Ewangelia, którą nazywamy drogą króla. Wielu komentatorów Łukasza mówi, że Łukasz tak komentuje drogę króla do krzyża, do Jerozolimy, do ukoronowania i do chwały. Jakby z każdym rozdziałem tej Ewangelii Łukasza zbliżamy się do tego, po co Jezus przyszedł. Tam jest to takie szczególne. Zanim zaczniemy czytać fragment od 14:25, który powiedziałem, dla zachowania kontekstu, pamiętacie, co było wcześniej? Myślę, że bardzo dobrze większość z nas zna tutaj wydarzenia z Łukasza. W 14 rozdziale, w tym samym rozdziale od 16 do 24 wersetu Jezus opowiadał o zaproszeniu na ucztę ubogich i odrzuconych, tych, których nikt nie chciał. I zaproszeni nie chcieli, dlatego zaproszono niechcianych. I Jezus jakby podkreśla to, jak wielu może do Niego przyjść. I tamci byli zaproszeni, ale nie chcieli niczego zostawić i nie przyszli. Więc przyszli ci, którzy wszystko utracili i dlatego przyjść mogli. I następna nauka Pana Jezusa, w jaką my dzisiaj wchodzimy, to jest właśnie to, żeby iść za Nim, trzeba powierzyć Mu wszystko. Myślę, że jest ważne też w naszym chrześcijańskim świecie, żeby przypominać sobie, że my jesteśmy w przymierzu z Bogiem. Słyszycie mnie? To jest przymierze. Między innymi to, co tutaj dzisiaj się działo. To, czym jest nasze życie. Jesteśmy w przymierzu. I ja wiem, że dzisiaj słowo przymierze to jest dla nas takie zapomniane, kojarzy się nam, nie wiem, z jakimś królem, który z drugim królem ma przymierze. Większość z was doświadczyła w życiu przymierza, jeżeli masz męża albo żonę. Przymierze oznacza, że od tej pory to, co moje, jest twoje, a to, co twoje, jest moje. I Bóg zawarł z nami przymierze. Bóg zawarł z nami przymierze, tak jak zawierało przymierze hebrajskie małżeństwo, izraelskie małżeństwo, gdzie zanim ona przeszła żyć w jego domu, wszystko stawało się ich. Ona dopiero po jakimś czasie do niego poszła. I pieczętowano to kielichem. I ten kielich był w użyciu dlatego, że mówiono, biorę ten kielich na przymierze. Będę trwać, jestem tylko twoja. Mój miły należy do mnie, ja należę do mojego miłego. Czekam na ciebie, jesteś jedynym sensem. Ty jesteś sensem mojego życia. To jest przymierze. Moje jest twoje, twoje jest moje. I teraz Pan Jezus tam nauczał o tych, którzy zostali zaproszeni. Wcześniej wiemy w Łukasza 13 mówił też o bramie. Brama jest ciasna, a my chcemy nawet powiem nie nieść, a wlec tyle rzeczy. I teraz wchodzimy w Łukasza 14:25-35. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.
Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ci, którzy chodzą za Jezusem, słyszą to nie pierwszy raz. Pamiętamy, wcześniej słyszeli to w tej samej Ewangelii, mamy to zapisane w 9 rozdziale, 23-24 werset. Dla przypomnienia mogę przeczytać. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa, bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. To mamy 9, tu mamy 14. Widzimy, że to jest systematyczne nauczanie Pana Jezusa na jakiś temat, który Jezus pragnie, byśmy usłyszeli. I teraz znajdujemy się z Panem Jezusem dzisiaj w 14 rozdziale, w Jego wędrówce, zmierza z Samarii w kierunku Jerozolimy. Podoba mi się tutaj ta symbolika, taka trochę odwraca tą kolejność, do której już przywykliśmy. Gdzieś w naszej głowie brzmi ta kolejność Jerozolima, Samaria i aż po krańce ziemi, jeśli chodzi o uczenie Ewangelii, prawda? Ale tutaj mamy ją jakby na odwrót. Nam się raczej śpieszy z Jerozolimy do Samarii i po krańce ziemi. A Bóg jakby chce nam tutaj pokazać w dzisiejszej lekcji Słowa Bożego, ja mam swój porządek. Najpierw człowiek musi być świadkiem czegoś w Jerozolimie, żeby mógł być skutecznym świadczącym Samarii i aż po krańce ziemi. Jest coś, co musicie zobaczyć, doświadczyć, usłyszeć, co zbliży was do centrum tego, z czym przyszedł Mesjasz, z czym ja przyszedłem. To jest to, co chciałby Pan Jezus tutaj nam przekazać. Ale zobaczmy, wróćmy do tego słowa. 25 werset. Szły za nim liczne tłumy, mówi. I obróciwszy się, rzekł do nich. To słowo tłumy nam się podoba. Dlatego, że większość z nas chciałoby widzieć tłumy, które się w Polsce nawracają. Nam się tłumy podobają. Ja osobiście jestem jakoś tak skonstruowany, że wiecie, ja lubię małe zbory. Ja się najlepiej czuję w takich rodzinnych zborach. Zawsze mówię, że gdyby u mnie w domu, że gdyby mnie Pan Jezus spytał, słuchaj, chłopie, gdzie chcesz być pastorem? On powiedział, panie, w Pipidowie Dolnym. Ale nie ma Pipidowa. Ani nie mogę sobie wybierać. Lubię małe zbory, nie? Ale często myślimy o tłumach. Chcę wam powiedzieć, tłum niekoniecznie oznacza coś dobrego. Kościół nigdy nie może być tłumem. Kościół jest czymś indywidualnym. Kościół jest zgromadzeniem ludzi, z których każdy indywidualnie przeżył swoje powołanie i spotkanie z Jezusem. To nie może być tak, jak wiecie, za Jagieły, że polskie wojska wjeżdżały na terytorium Litwy, wypędzano nad rzekę całą wiochę i 100 chłopów wpędzali do rzeki i mówili, chrzcimy cię w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego, Jan będziesz. I 100 Janów wychodziło z rzeki. Potem 100 Stanisławów, 100 Katarzyn, 100 Jadwig, załatwione, następna wieś. Oczywiście wcześniej im popalili ich węże, bałwany i tak dalej i mówili, Kościół ma następną miejscowość. My wiemy, że nie w ten sposób działa zwiastowanie dobrej nowiny. Człowiek osobiście musi przeżyć spotkanie ze swoim Zbawicielem. To musisz być ty na twoich osobistych, własnych kolanach, z własną myślą, własnym sercem, zwracający się do Pana. Szli za nim liczne tłumy i powtarzam, Kościół nie może być tłumem. Dla mnie jesteście tu, nie wszystkich znam, ogólnie patrzę, widzę zbór. Ale Bóg nie widzi was jako
wybaczcie za to uproszczenie słowne, kupę ludzi, ale każdy z was indywidualnie pragnie kochać, być kochany i musi spotkać Jezusa. Amen. To nie chodzi o to, żeby ludzie po prostu za Jezusem szli. W tym fragmencie mam na myśli. Jezusowi nie chodzi o to, żeby tłumy po prostu za Nim poszły. W innym miejscu Jezus powiedział, ja wiem czemu, bo cuda, bo uzdrowienia, bo nakarmiłem i tak dalej. Jemu nie chodzi tylko o to, żeby ludzie za Nim poszli, ale chodzi o naśladowców i o uczniów. Sensem Kościoła są uczniowie. Pamiętałem to, kiedy byłem u was ostatni raz. Jeszcze w tamtym budynku. Wtedy powiedziałem, że Kościół bez uczniów jest absolutnie Kościołem bez sensu. Możemy sobie robić, co chcemy, nie wiem, karmić bezdomnych, cudowne budynki mieć i wielkie akcje. Jeżeli ty i ja indywidualnie nie będę uczniem Jezusa, Kościół nie ma sensu. Jest marnowaniem czasu. I to chodzenie za Nim nie może ciągle tylko dotyczyć też mnie, mojego ja. Ja chcę, idę za Jezusem. Idzie kupa ludzi za Jezusem. Życie przedstawia taki tłum, codziennie, wtedy i dziś, dużo ludzi, im więcej, tym lepiej, jak dużo, to dobrze, a on rzekł do nich, nie wiem, czy już słyszeliście to, idzie za nim dużo ludzi, jeszcze raz, słuchajcie się w słowo, słyszy za nim liczne tłumy, dużo, odwróciwszy się rzekł i rozpoczyna się tutaj działanie Słowa, on rzekł do nich, to jest narzędzie, przez które Bóg, narzędzie dociera do tłumu, ale w tłumie będą indywidualni, którzy usłyszą. Kto ma uszy jest na koniec, co później skomentuję. Kto ma uszy? Słowo jest narzędziem Boga. Słowo jest tym, co nami kieruje. Słuchanie jest początkiem. Od tego się wszystko zaczyna. To, co pastor tu powiedział, słowo jest mieczem. Ono zdecyduje prawo, lewo, ta czy ta strona. Miejsce, w którym jesteśmy teraz, 14 rozdział, mam na myśli Łukasza, to jest miejsce, gdzie Jezus jest u szczytu swojej kariery. Wybaczcie słowo kariera, ale tak jeszcze wtedy niektórzy to postrzegają. Nauczycielu, o błogosławione, błogosławieni, którzy Cię znają i tak dalej. Jezus jest u szczytu. Wszyscy, którzy doświadczyli czegoś od Niego, myślą, że naprawdę spotkali coś rzeczywistego, że to jest to, czego całe życie szukali, a Pan Bóg zaczyna jakby wszystko psuć. Kilka jest takich wypowiedzi Jezusa, gdzie ludzie się zastanawiają, o co Mu chodzi i sobie idą dalej. Już nie chcą z Nim chodzić. Pamiętamy ten najbardziej wstrząsający fragment słowa, w którym Jezus zwraca się do tych tłumów i mówi, kto nie spożywa mojego ciała i nie pije mojej krwi. Gdyby jakiś specjalista od polityki, od PR-u to czytał, to powiedziałby, no to już bardziej nie można sobie w nogę strzelić, niż ludzi zniechęcić takimi słowami. Powiedz coś, nie wiem, że każdy, kto za mną idzie, będzie bogaty. O, to tak. A Bóg zaczyna mówić takie rzeczy. Tutaj Jezus jest u szczytu i my wiemy, że ta droga ku Jerozolimie będzie sprawiała, że ten tłumek będzie co? Malał. Im więcej było rybek i chlebków, tym więcej było ludzi. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Tak było wtedy, tak jest do dziś. Im bliżej było krzyża, tym było mniej ludzi, a kiedy już doszedł do samego krzyża, to sami wiemy, matka i garstka przyjaciół. Większość uciekła. Dlatego, że im bliżej jest krzyża, im bliżej tego, co w nas rozprawia się z moim ego, z moim ja i mówi albo Jezus, chłopie, albo ty, tym mniej popularne staje się to dla ducha, w którym żyje obecnie ten świat. Jeszcze nigdy hedonizm ani własne ego nie doszło do takiego miejsca, w jakim dzisiaj w naszej kulturze jest. Jezus jest u szczytu popularności i od tej pory będzie ona maleć aż do krzyża i zaczyna do nich mówić tak. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Komu z was ten werset nie sprawiał problemu?
Słowa nie pasują nam ani do dekalogu, ani do osoby Jezusa. Coś nam nie pasuje. Wiemy, że skoro Pan to powiedział, to chcemy to zrozumieć. Każdy, kto pierwszy raz się styka z tym słowem, pamiętam, kiedy ja je pierwszy raz przeczytałem, to nie pasowało. Wiem, no coś tu musi być. Nie chcemy ich pominąć, bo wiemy, że to Słowo Boże. Pragniemy je zrozumieć. Jeśli kto przychodzi, Jezus mówi, dobrze, że przyszedłeś. Jeśli przychodzisz, to teraz się w tobie dokonać musi pewien proces. A nie ma w nienawiści. Teraz słowo nienawiść. Jest samo słowo w sobie jest bardzo archaicznym słowem. Pochodzi jeszcze ze staropolskiego języka. Było nawidzić i nienawidzieć. Nawidzieć znaczyło chcieć z przyjemnością kogoś widzieć, zwracać na niego uwagę. To znaczy spoglądać na tą osobę, ona sprawiała radość i liczę się z tym, że ona jest. A nienawidzieć oznaczało nie chcieć kogoś widzieć, nie sprawia mi przyjemności w ogóle patrzeć na tą osobę. I tu jest bardzo ważne teraz, Bóg chce, abyśmy dokonali pewnego rozróżnienia w tym wersecie. Rozróżnienia między dawcą i darem. Do czego zmierzam? Wyobraźcie sobie, że chcę was czymś obdarować, albo jeszcze lepiej, wy chcecie mi kupić prezent. Chcecie mi kupić prezent? No to fajnie. A więc chcecie mi dać prezent. Jedziesz z mężem, z żoną, ustalacie z pastorem, słuchajcie, kupimy mu prezent. Co on może chcieć? Robicie wywiad, sprawdzacie, co ja najbardziej w życiu bym chciał dostać. I mówicie, damy to facetowi, niech się cieszy. I w końcu posyłacie delegację, która przyjeżdża do mnie do domu, trzymają to pudło. Załóżmy, że to tam było, nie powiem wam, co chcę, ale to było to właśnie, co ja najbardziej ostatnio chcę kupić. No i stoisz w drzwiach, dzwonicie, macie to szczęście. Wiecie, jaka to jest radość kogoś obdarowywać, prawda? Macie to. Ja czasami się cieszę, jak komuś wiozę jakiś dar. Chcę zobaczyć, jak on się nim cieszy, nie? Dzwonicie do mnie w drzwi, ja otwieram, porywam paczkę i zamykam szybko drzwi. Co byście poczuli? Wrócilibyście tu i powiedzieliby, co, dziwny jakiś. Jakby czulibyście, że ktoś zabiera wam część waszej radości, część dawania miłości. Kiedy dar jest ponad dawcą, nie ma szans na dobrą przyjaźń. Poczulibyście wtedy, że pomimo, że daliście mi dar i wasza miłość tu doszła do pewnej takiej pięknej formy, to że ja w ogóle nie dojrzałem do tego, aby to od was przyjąć. Zepsułem coś, nie będzie relacji. Powiedzielibyście, ten Mirek jest jakiś dziwny, porwał paczkę i zamknął drzwi i nie chciał z nami rozmawiać, cieszył się paczką. Wiecie, kiedy jeszcze malutkie dziecko bierze pudełko z zabawką i ucieka i się nią cieszy, to możemy zrozumieć. Ale tu jest pewna dojrzałość. Nikt z nas by tego nie chciał. Kto nie ma w nienawiści i lista ludzi, która tu jest napisana, wiemy, że to są ci najcenniejsi, których w życiu mamy. Mama, żona, bracia, siostry, ci, tych, co kochamy. Oni nie mogą być celem, który zaopatrzy, który uratuje przez Jezusa. On musi być celem, celem, do którego ja ich doprowadzę. To nie oni mogą być celem, a Jezus narzędziem, ale Jezus jest celem, do którego ich doprowadzam. To On musi być numer jeden. On musi być najważniejszy. Ta rezygnacja tutaj, że muszę ich znienawidzieć, a Jego miłować, nie ma charakteru takiego, nie wiem, charakteru takiego jak w jakiejś religii wschodu, ascetycznego. Ich odrzucam, a to przyjmuję. Nie ma charakteru stoickiego, filozoficznego. Nie jest pozostawieniem bliźnich samotnie. Jest czymś zupełnie innym. Jest ratowaniem ich przez to, że ja pełny Boga będę mógł przez Niego być dla nich użyty. Wybieram Boga jako numer jeden, jako tego, który będzie
będzie mi mówił, co ja mam zrobić, jak ja mam żyć, jak ja mam postępować, wtedy ich zdobędę. Panie, zawieram przymierze, wchodzę w przymierze miłości, miłuję Cię, Zbawicielu, prowadź mnie, używaj mnie, zdobądź, niech moja rodzina tak pokocha Ciebie, żeby Twoja miłość zaczęła łączyć moją rodzinę. Macie to? Coś dużo więcej. On już wkrótce na krzyżu to pokaże. Pamiętacie? Oto matka Twoja. To nie jest to, że Jezus zapomniał o mamie, że Jezus zapomina o bliskich i ich nienawidzi w ten sposób, który nam się kojarzy z wrogością. Tutaj jest to, ma to charakter ufności w osobę Boga na pierwszym miejscu. Panie, najbardziej lubię Ciebie widzieć, nawidzieć. Tak bardzo Ciebie lubię widzieć, że oni nie wpłyną na to, czy będę żył według Twego słowa, czy nie. Oni nie będą najważniejsi. Ja już się spotkałem z tym. Głosiłem człowiekowi, on mówi, wiesz, ale mojej żonie się to nie podoba. Czyli widzicie, on zdecydował, że bardziej woli żonę widzieć niż Boga widzieć. Ja mówię, gdybyś poszedł za tym słowem, to, co najbardziej rozbija wasze małżeństwo, Bóg by to zmienił. Gdybyś zechciał pójść za Bogiem, kiedy Bóg jest na swoim miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. Kiedy jeszcze mieszkałem w Rosji, jeden pastor przyszedł do mnie i mówi, że on się nie zgadza z moją wypowiedzią. Wiecie, ja powiedziałem takie słowa, że na pierwszym miejscu jest Bóg, na drugim miejscu jest żona, na trzecim miejscu jest służba. On mówi, na pierwszym miejscu Bóg, no to się zgodził, bo nie mógł, byśmy w kościele pili, to już nie wypadało, że się nie zgadzał. Ale mówi, nie, na drugim miejscu jest służba, potem żona. Ja mówię, widzisz, to jest, wtedy brakuje logiki w miłości. Miłość ma swoją logikę. I to, co Jezus tu mówi, to jest On na pierwszym miejscu. Ja mówię tak, słuchaj, jeżeli na pierwszym miejscu jest Bóg, okej, nie mamy problemu, ale jeżeli moje małżeństwo się rozwieleci i będę po rozwodzie, to pozwolisz mi głosić u siebie? No nie. Ja mówię, widzisz, jednak żona ważniejsza niż służba. Muszę mieć właściwą relację z moją żoną. Muszę być właściwym człowiekiem, żebyście mi pozwolili stanąć za waszą kazalnicą. Ja wierzę, że to jest dla mnie wyróżnienie, że pastor Andrzej mi tu pozwolił stanąć. Ja nie myślę, że każdy może w czasie nabożeństwa niedzielnego przyjść i stanąć. Nie wierzę, żeby wpuścił mnie przed piwem, z papierosem, powiedział, gdzie, tu mam kazanie głosić? On powiedział, nie, momencik. U nas są pewne zasady. I to jest ta zasada miłości. Bóg na pierwszym miejscu, Bóg najważniejszy. To jest ważne, jak masz poukładane życie. I Bóg mówi, nie mogą inni przeszkadzać Ci w naśladowaniu mnie, jeżeli nie postawicie mnie na pierwszym miejscu. Innymi słowami, parafrazując tą wypowiedź, ten werset, to nie będziecie mogli być moimi uczniami. Nie możecie się ode mnie uczyć, jeżeli ważniejszy niż moje słowo jest mąż, żona, dzieci, inni. Ja ich uratuję. Jeśli będziesz zbawiony ty, to i twój dom, znacie tą Bożą obietnicę. Ale ja muszę być na pierwszym miejscu. Miłość jest aktem wyłączności. Bóg chce być tak kochany. Prawdziwie nie da się kochać wszystkich. Prawdziwie kocha się jednego. To jest właśnie przymierze. Zawieram przymierze. Panie, wszystko moje jest Twoje. W tym moja rodzina, moje ambicje, moje plany, moje. Ponieważ Ty mi siebie dałeś aż do końca, umiłowałeś, ja Ciebie miłuję aż do końca. Miłość Boga musi być najwyższa, a reszta relatywizowana. A dzisiaj jest kompletnie na odwrót w naszym świecie. To właśnie Bóg jest taki relatywny, każdy sobie wymyśla, jaki ten Bóg jest, jaki by mu pasował, żeby był, jak On go kocha. Ja mam taką swoją wiarę, ty masz swoją, jednoosobowe kościoły, jednoosobowe doktryny. Dokładnie na odwrót dziś mamy. Relatywizuje się Boże przykazania i Słowo w zależności od tego, jak nam pasuje. On mówi tak, ja muszę być jedyną Twoją prawdą. Ja jestem prawdą, drogą, życiem. Ja jestem Twoim Zbawicielem. Reszta się musi dostosować do tego, kim ja jestem. On jest Bogiem. Amen. Oto źródło naszych klęsk odkryłem. Kiedy nie On jest tym, co najważniejsze. Kiedy nie On jest numerem jeden. Jeszcze innymi słowami mógłbym ten werset objaśnić. Wyobraźcie sobie wagę. Jezus i z nikim i z niczym nie może się równać. Bóg musi być najważniejszy. Jeżeli na tej wadze moja rodzina i Jezus są na równi, to coś jest nie tak z tą wagą albo ze mną.
Jezus musi być na pierwszym miejscu, aby wszystko inne było na właściwym miejscu. Nie możesz się z niczym równać. Wiecie, kiedy Jezus mówi tak, jeśli nie będziesz miał w nienawiści i cała ta lista takich ważnych dla nas osób, to ważne też, abyśmy sobie przypomnieli. Pamiętacie, oczywiście wiem, pamiętam, że Łukasz jest napisany w Grece, w Koine, w starej Grece, ale Jezus nie mówił w języku greckim. Jezus używał języka aramejskiego, który z hebrajskim jest bardzo bliski w swojej gramatyce. I teraz po hebrajsku czy po aramejsku tutaj w oryginalnej wypowiedzi też nie stopniuje się przymiotników, pamiętajmy o tym, bo dla nas słowo nienawiść jest pewnym stopniem. My mówimy tak, trochę nie lubię, bardzo nie lubię, zupełnie nie lubię, nienawidzę. Stopniujemy. W hebrajskim nie ma stopniowania przymiotników. Podaje, hebrajski zawsze podaje rzeczywistość biegunowość. Miłość, nienawiść są przeciwstawne i wzajemnie się wykluczają, koniec, nie mogą być razem. Taki język. I w taki sposób musimy to też zrozumieć. Nie da się wycieniować coś pomiędzy, że lubię siostrę, lubię brata i prawie tak samo, no może milimetr bardziej Jezusa, nie. Jezu, miłuj mnie, a ja ułożę całą resztę Twojego życia. Dlatego nawet wobec nieprzyjaciół trzeba wybrać jedno. Jezus nam jasno powiedział, co wybrać. Nie tylko wobec matki, ojca, żony, brata, męża, siostry, ale nawet wobec przyjaciół. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. Zawsze Bóg wybiera miłość, ale On na pierwszym miejscu. Dla Jezusa życie dla wartości tego świata i życie dla Boga to są dwie różne, nie mogące pogodzić się drogi. On nas wzywa do zupełnie innej rzeczywistości. To nie ma z sobą tu nic wspólnego. I ta nienawiść tu nie jest właśnie podana zamiast miłości. Miłość jest taka do Boga, że reszta w niej nie może się zmieścić, jak nienawiść wygląda, powiedziałbym prościej. Bóg nas nie skrzywdzi. Ja wierzę, że mój dom, moja rodzina, moje małżeństwo, jest tu moja żona. 29 lat razem jesteśmy. Przeżyliśmy misję, przeżyliśmy różne rzeczy. Ja nie myślę, że dalibyśmy rady, gdyby Pan Jezus nie był dla nas na pierwszym miejscu, gdyby nie był naszym powołaniem, naszą miłością. Wiecie, to co ona przeze mnie przeszła, siedzi tu i patrzy na mnie taka kochana. Te chłody, te mrozy, te samochody. Nasz najstarszy syn, który tu siedzi. Jako dziecko przemierzył tysiące kilometrów, nie miała bieżącej wody, nie miała ciepła, nie miała mieszkania, myła dziecko w samochodach, w vanach spaliśmy, w busach. Kiedyś mu powiedziałem, że więcej na statkach spędziłeś czasu niż jeden człowiek, którego zna. On żałował, że nie pamięta, biedny. Mówisz, wolałby teraz. Ale on był zawsze dla nas najważniejszy. Nasze wady, nasze upadki, nasze błądzenie czasami w różnych miejscach, wszystko to zwyciężyliśmy, pokonaliśmy. Postawcie Jezusa na pierwszym miejscu, a reszta niech będzie z boku. Resztę nie bierzcie pod uwagę, kiedy decydujecie się spełniać wolę Bożą. Oto jednym zdaniem mogłem tak skomentować ten werset, a ja mówię 20 minut. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Usłyszmy to uszami i wyobraźnią tamtych ludzi. Wiecie, bo kiedy ja czytam ten werset, kto nie dźwiga krzyża i nie idzie za mną, nie może być uczniem moim. Wiecie, co wysłyszycie teraz? Wysłyszycie teraz 2000 lat chrześcijańskiej tradycji i nauczania na temat krzyża. To jest to, co wysłyszycie. A pomyślcie sobie, co słyszeli ci, którzy tam stali i słyszą takie rzeczy. Z czym im się krzyż kojarzył? Wiecie, z czym im się krzyż kojarzył? Im się krzyż kojarzył z Rzymianami, z okupacją, ze straszliwą hańbą, cierpieniem, z czymś, na co nie mogli patrzeć. Rzymianie wiedzieli, jak się ludzie bali krzyża. Nie wiem, czy wiecie, ale w 70 roku, kiedy Jerozolima była oblegana przez Tytusa, to każdego dnia krzyżowano 100 ludzi na oczach oblężonego miasta. 100 ludzi. Rzymianie po iluś dniach już się tak znudzili, że w różnych pozach ich krzyżowali i tak ich krzyżowali, żeby się długo męczyli, żeby krzyczeli, żeby miasto się bało. To jest to, z czym się ludziom ukrzyżowanie tamtych czasów kojarzyło. Z hańbą, bólem, trzaskiem. I teraz Jezus zaczyna mówić takie słowa. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. I
prawda, my słyszymy, kto nie dźwiga krzyża i od razu nas się pojawia do takie 2000 lat. Amen, tak, my jesteśmy Kościołem, który nauczał krzyżu. Ale oni tego tak nie słyszeli. Oni mówili, moment, ja sobie wyobrażam te rozmowy później w domu po tej... Oni widzieli, jak Rzymianie prowadzą. W każdym miasteczku było miejsce, gdzie Rzymianie dokonywali egzekucji. Krzyż nie był narzędziem pieszczot, był narzędziem śmierci. Był narzędziem strasznej hańby. Na krzyżu nie krzyżowano obywateli rzymskich. Na krzyżu nie krzyżowano szlachetnie urodzonych. Na krzyżu rozprawiano się z bandytami, z przestępcami. Stąd wypełniało się słowa proroka w Jerozolimie, kiedy ukrzyżowany został nasz Pan. Ukrzyżowano obok Niego jeszcze dwóch kogo? Złoczyńców. I wypełniły się słowa Izajasza, pomiędzy przestępców został co? Zaliczony. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj trzech bandziorów krzyżowali. Tak myśleli ludzie. Takie było patrzenie na krzyż wtedy. My go oczywiście dziś widzimy inaczej, właśnie przez te 2000 lat nauki o krzyżu. Ale słysząc to ich uszami i wyobraźnią tamtych ludzi, nie mieli naszej wiedzy, naszej symboliki. Wcześniej w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale Pan Jezus zachęcał, by wziąć, podnieść krzyż. Tam jest to dokładnie, aby podnieść, aby ten krzyż za nim podnieść, a tutaj jest, aby go już nieść i za nim iść. Jezus wskazuje nam na ważną obserwację. To trzy różne rzeczy są. Usłyszcie mnie, to jest to, z czym do was przyjechałem. To są trzy różne rzeczy. Iść za Jezusem, dźwigać krzyż i być uczniem. Można iść, ale nic nie dźwigać. Tłumy szły za nim, a on odwrócił się i zaczął mówić, bo nie chodzi tylko o to, żeby iść, ale jak się idzie i kim się jest w tej drodze. Można iść, ale nic nie dźwigać. To ten Jezus teologiczno-tradycyjny. Mogę iść za nim, mogę wyuczyć się greki, hebrajskiego, aramejskiego, łaciny, wiedzieć wszystko o tym Jezusie i nie iść za nim. Mogę stać się bardzo mądry wiedzą historyczną, wiedzą teologiczną, ale kto chce iść za mną, musisz zaprzeć siebie, Jezus mówi, wziąć krzyż i naśladować go. To oznacza, że mogę za nim iść, nie będąc uczniem, ale po prostu za nim iść. Iść, bo babka szła, dziadek szedł, ojciec szedł, matka szła, no to też idę. Tyle tylko, że niczego się nie uczę. Nic się w moim życiu nie zmienia. Można za nim iść i nawet, jak mówię, opisać jego życie w najpiękniejszej książce. Zwróćcie uwagę na ewangelistów. Oni nie byli takimi powołanymi przez Ducha Świętego. Opiszcie to, a potem idźcie swoją drogą. Oni musieli się naprawdę z Jezusem stać tym, co On chciał widzieć w swoich uczniach, aby prawdziwie mogli nam podać to, z czego my dzisiaj czytamy i nauczamy. Musieli być pełni Ducha Świętego. Ludzie, którzy widzieli. Ludzie, którzy byli świadkami. Dlatego powiedziałem, że czasami nam się bardziej pasuje Samaria i pokrańce ziemi, ale na razie Jezus idzie do Jerozolimy. Pomyślcie o Piotrze. Kim byłby Piotr, gdyby nie zobaczył krzyża i gdyby się nie zaparł? Gdyby Piotr po prostu został bardzo ważnym apostołem, zaraz po tym, kiedy Pan Jezus mu powiedział, Piotrze, nie ciało i krew, ty to jesteś, innymi słowami, człowiek, który ma prawdziwe objawienie. Gdyby poszedł z tym, to pokłóciliby się po roku z resztą apostołów. Myślę, że gdyby nie przeżyli wylania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, założyliby 120 różnych kościołów, każdy miałby swoje racje. Piotr musiał się zaprzeć Pana, musiał gorzko zapłakać, musiał zobaczyć krzyż, musiał doświadczyć zmartwychwstania i dopiero był gotowy wyjść z Jerozolimy i pójść. On miał już coś do powiedzenia. Musisz pójść za Jezusem w to miejsce, gdzie mówisz, Panie, rezygnuję z moich obrażalstwa, awanturnictwa, z moich ambicji, z moich chorych planów, z tego, że ciągle coś przed sobą stawiam jako ważniejsze. Jak nie żona jest wymówką, to siostra. Jak nie brat, to szwagier. Zawsze coś. Panie, Ty będziesz najważniejszy. Idę za Tobą. Chcę iść za Tobą. Jeśli krzyż nie rozprawi się z naszym ego, to nasze ego rozprawi się z tym krzyżem i będziemy tymi, co może za Jezusem idą. Tyle tylko, że nie są Jego uczniami. Teraz głoszę na temat miłości w naszym zborze. Jak was interesuje, nie wiem, czy wolno reklamy robić u was, ale na YouTubie, na stronie naszego zboru są te wykłady. Nauczam na temat miłości. Wiecie, zobaczyłem takie
cztery rodzaje posłuszeństwa Bogu. Będę o tym więcej mówił w Filadelfii, ale tutaj chcę to w tym kontekście tego, o czym mówię, powiedzieć. Jesteśmy posłuszni Bogu i robimy to, co chce Bóg, czasami ze strachu. Albo inaczej, siłą nawet powiem. Po prostu życie nas zmusza. Taka siła, a nie inna, rzuca życiem człowieka, zmusza go. Jest tam, gdzie jest i mówi, no co zrobić? To jest ten rodzaj ludzi, którzy mówi, no wola nieba, z nią się zawsze zgadza, trzeba, co zrobię, no tak się zdarzyło. Czyli takie prowadzenie, no co mam zrobić? Drugie to jest takie właśnie prowadzenie trochę ze strachu, wiesz, nie wiem, nie robię pewnych rzeczy, bo się boję, bo jeszcze mi Pan Bóg coś zrobi, albo mi się coś przydarzy. I to też nie jest to, na czym zależy Bogu. Trzecie to jest takie prowadzenie z zakonu, to znaczy poczytałem sobie trochę Biblii, już wiem, co wolno i nie wolno i dlatego nie robię tego, co nie wolno, no bo nie wolno. Ale jest trzecie, o którym Pan Jezus najbardziej pragnie i Ty pragniesz tak być traktowany i Bóg chce tak być traktowany. To jest posłuszeństwo z miłości. Pamiętacie, co pastor powiedział? Kto chce dać, niech da radosny dar. Radosne dawanie siebie Bogu z miłości. Kiedy chcę iść za Panem i wybieram Go pierwszym, bo kto z Was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie najpierw, nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie. Wiesz, większość tych ludzi, do których Jezus mówi, nigdy nie zbuduje żadnej wieży. Oni nie będą niczego budować. Większość z nich jest biedna. Kiedy Pan mówi o wieży, to nie mówi tu o naszym wyobrażeniu wieży z zamku takiego jak w Malborku albo średniowiecznego zamku dla rycerzy. Chodzi o wieżę przy winnicy. Oczywiście można z niej było wypatrywać, czy ktoś się nie powołany nie zbliża, ale chodzi o taką wieżę. Budowa wieży była takim aktem bogacenia się, inwestycją, wskazywała, że o temu komuś to się wiedzie. I ludzie, którzy to robili, wiedzieli, jak się bogacić. I wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi, kiedy to porusza. I tu mamy zachętę, by wiedzieć, jak wzrastać w wierze, która dokądś prowadzi. W Nowej Winnicy, nie wiem, czy pamiętacie przypowieść o winnicy, to tam też jest o budowie wieży. W Nowej Winnicy wieża była pokazem powodzenia. A, temu człowiekowi dobrze idzie, buduje wieżę. Człowiek budował w historii różne wieże. Mamy też wieżę w Starym Testamencie, która była buntem przeciwko Bogu. Ale tu mamy dwa kluczowe słowa przy tej wieży. Usiądź i oblicz w tekście. Usiądź i oblicz. Dziwne. Sam Bóg nam zaczyna objawiać, mówi usiądź i oblicz. Chcesz być moim uczniem? Chcesz za mną iść? Usiądź i oblicz. To niezwykłe miejsce Biblii. Bóg mówi, najpierw chłopie sobie usiądź. Najpierw człowieku usiądź i zastanów, czy chcesz za mną iść z tym, co głoszę, z tym, kim jestem. Aby gdy już położysz fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, nie mógł dokończyć. Dla tamtych ludzi to było śmieszne. Ja bym powiedział, tak właśnie wygląda fundamentalista. Postawił tylko co? Fundament. Sam fundament wygląda jak bunkier i tak wygląda chrześcijaństwo niektórych wierzących. Oni mają tylko fundament. A na ten fundament następny fundament. I piwnica budowana na piwnicy tworzy piętrowy bunkier, ale to nie jest dom. To jest właśnie fundamentalista. My bardzo cenimy zdrowe fundamenty, ale Jezus mówi, to nie jest koniec. Tutaj raczej jest mówione tak, ktoś zebrał dość Bożej miłości, żeby być śmiesznym. Ale nie dość, by tą miłością zacząć miłować. Możesz wiedzieć wiele dogmatów i doktryn, ale na tym nie zbudujesz to, w co Bóg chce cię zbudować i posłać. Chrystus, wiesz, jest kimś ponad fundamentalizm. Powiedziałbym tak, fundamentalizm religijny pluje na jeńców i śmieje się z jeńców diabła. Chrystus ratuje jeńców diabła. Fundamentalizm brzydzi się pijakiem, alkoholikiem i prostytutką. Pluje na nich i mówi, oni nie mają z nami nic wspólnego, bo to jest fundamentalizm. I my z nim nie mamy też nic wspólnego. Natomiast miłość Chrystusowa rozpacza za tymi ludźmi, idzie za nimi, jest gotowa się ugiąć. Popatrzcie na Jezusa, On nigdy na nikogo nie patrzył z góry. Mył ludziom nogi, wołał ich do siebie. Nigdy nie wywyższał się nad nich i mówi, wchodźcie w moje ślady, wejdźcie, idźcie do tego świata z moim przesłaniem.
Dalej mówi o królu, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw, nie naradzi się. I również, wiecie, ilu z tych ludzi, do których tam Jezus mówi, będzie królami w przyszłości, będzie planować wojnę? Żaden. Może jacyś królowie czytali to, na pewno, ale żaden z tych ludzi nie będzie królem, a jednak się uczą, wstępują w ślady Chrystusa, stają się uczniami i tego naucza król, który zmierza na wojnę. On zmierza na wojnę o nas, on zmierza na wojnę, po którą przyszedł, do której był wyznaczony od założenia świata. Jest na tej wojnie i polem walki jestem ja, a potem, kiedy będę z nim, polem walki będzie... Słyszałem, że macie tutaj o walce duchowej, o wojnie duchowej. Myślę, że mogę sobie darować mocny komentarz na temat tych wersetów. My nie zostaliśmy powołani do pokoju z tym światem, ani nawet do układu pokojowego. Zostaliśmy powołani, aby wchodzić w ślady tego, który powiedział: przyszedłem, aby niszczyć dzieła diabelskie, aby niszczyć i zabierać diabłu to, co on wziął. I to jest wojna. Czasami trzeba obliczyć. Pamiętam, pastor, przy którym dojrzewałem, uczyłem się, z pochodzenia był Estończykiem. Byliśmy razem, prowadziliśmy kościół więzienny. Mieliśmy około 350 ludzi. Podpalili kiedyś jego dom. I kiedy jego dom spłonął, nigdy nie zapomnę. Ja się zastanawiałem, jak on sobie z tym psychicznie poradzi. Wiecie, w czasach, kiedy w kraju, gdzie no nie było co liczyć na emeryturę, bo emerytura była tam $5 w przeliczeniu, czyli krótko mówiąc, jej nie było, można by rzec. Człowiek traci dom, który zbudował na wsi, traci garaż, który spłonął i traci samochód. Mało tego, ci, którzy mu to podpalili, to byli ludzie, którym pomógł. Którym dał nocleg po wyjściu z więzienia, ale coś im tam za mocno powiedział, obrazili się, więc mu to w nocy podpalili i uciekli. I on stracił wszystko. Ja nigdy nie zapomnę, jak on powiedział do nas i do kościoła i z wszystkimi nami, dzielił się takim słowem. Mówi: diabeł mi zabrał wszystko, zabrał mi dom, zabrał mi samochód. Zostałem tylko ja i moja żona. Ale wiecie, jakie słowa mnie dotknęły, jak powiedział? A teraz mnie już nie ma w co bić. A teraz ja go będę bił i bił i bił i lał i będę mu niszczył jego dzieła. On już mi nie ma co zabrać. Ja zobaczyłem w nim kogoś, kto wybrał całkowicie Jezusa. Czegoś się przy nim nauczyłem. Ja nie wiem, czy gdyby mi się to stało, ja nie wiem, jak bym się zachował. On powiedział: już mi nie ma co wziąć, a ja go będę bił i niszczył jego plany, jego dzieła. I zrobił to. I zbudowaliśmy od 3 ludzi do 350 ludzi kościół. I widzieliśmy, jak Bóg uwalnia więźniów. Nasi ludzie, którzy kończyli naszą szkołę biblijną, zakładali zbory po całej Syberii. I niszczyli dzieło diabelskie. I może władca, który idzie na kościół, myśli, że jest mocniejszy. Nie wiem, przez co nam jeszcze przyjdzie iść jako kościół. Mam podobną opinię, jak ta, która została tu wyrażona, że cieszmy się naszą wolnością, bo nie wiemy, ile nam tej wolności zostało. Nam się czasem wydaje, że to takie, a iść na nabożeństwo, nie iść na nabożeństwo. Obyś kiedyś nie żałował każdego, na które nie poszedłeś. Mamy prorocze słowo modlitwy wobec krzyku i wrzasku i dumy tego świata. Wiecie, gdzie jest to prorocze słowo? Na wojnie, na której my stajemy na tym świecie? Pamiętacie to słowo? Ono brzmiało tak. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. I wziął kamień, włożył w proce. O kim mówię, wiecie czy nie? O królu Dawidzie, wtedy jeszcze nie królu. I wziął i włożył kamień w proce. Najbardziej śmieszne było dla mnie, jak ktoś się zastanawia, dlaczego on więcej tych kamieni wziął, jak jednym sobie poradził. Wiecie, jaki był najlepszy komentarz teologiczny, jaki słyszałem? Że Goliat miał podobno braci. Chciał się upewnić, czy ich też nie będzie. Żartuję, ale on zrobił swoje. Stanął właściwie do tej walki i nasz wróg ma... Jedyne warunki, wiecie, on daje tylko warunki spokoju. Nasz wróg mówi tak: zawrze z tobą układ. Ty idź za Jezusem, ucz się o Jezusie, rozmyślaj se o nim. Możesz nie palić i nie pić, ale nie głoś Ewangelii, nie rób niczego dla Królestwa Bożego. Ty mi daj spokój, ja ci dam spokój. I powiem tak, wielu wierzących żyje w takim układzie. Oni wrogowi na teren nie wchodzą, a wróg też tam za bardzo ich nie dziobie.
oddaj mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Jezus to odrzucił. Jezus wyruszył na tą wojnę i do nas mówi, oblicz sobie, możesz za mną iść. Tu jest zwycięstwo w Nim. Zwyciężysz, bo większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. Zwyciężysz, policz sobie, właściwie zobacz, przemyśl, żebyś mógł naprawdę z całego serca służyć. I mój czas mija, także powoli chcę kończyć. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie wydaje się wam, że ten werset jest jakby... Nie ma, to podsumowanie nie ma nic wspólnego ani z wieżą, ani z królem? Jak sobie tak nauczciwie poczytamy, to powiem, zaraz, panie, a co to ma wspólnego z tym królem i z tą wieżą? Z tym planowaniem bitwy? Widzicie, w tamtym czasie byli już tacy, co podchodzili do Jezusa i mówili tak, panie, jeśli chcesz, to pójdę za tobą. Ale zupełnie nie wiedzieli, o czym mówią. Jezus nie prowadził reklamy. Pan chce, by jasno wiedzieli, że to jest droga inwestycja, twarda bitwa, a nie spacer po Izraelu. Że jeśli chcesz pójść za mną, jeśli chcesz mieć przymierze ze mną, nie możesz mieć przymierza z nikim innym. Moje przymierze jest wyjątkowym przymierzem. Ja jeden jestem Twoim Bogiem, Bóg mówi. To jest wszystko. To było to, co było włożone w serca każdego Żyda. Szma Izrael, słuchaj Izraelu. Adonai Elohim, Adonai Had Pan. Pan tylko Pan jest Bogiem. I jedno, przymierze możesz mieć tylko ze mną. Tak jak małżeństwo jest z jedną, Kościół jest jeden, miłość jest jedna. Kto nie ma w nienawiści wobec tak potężnej miłości, która jest wobec Boga? Widzicie to? Mając przymierze z Panem. Bo to, co mam, może stać się moją słabością w życiowej bitwie. Nawet ci, których kocham. Jeśli poczytacie sobie historie biblijne, to jest wielu, nie biblijne, przepraszam, ale w sensie historii Kościoła, to jest wielu mężów Bożych, których słabością okazała się żona, mąż, Bożych kobiet, dzieci, rodzina. Ponieważ kiedy wróg nie mógł ich nigdzie zdobyć, zdobył ich w tym miejscu. Jezus mówi, to musicie przestać na to patrzeć. Patrzcie na mnie, reszta się ułoży. Patrzcie na mnie, stosuj w domu wobec żony, wobec męża i wobec dzieci. Moje zasady, moją miłość, moje oddanie. Ja ci gwarantuję, że wszystko się ułoży. Nie musisz niczego robić na skróty. Jezus nie chce nam niczego zabrać, ale chce nam dać. Ale On musi być królem wszystkiego, albo już przegraliśmy bitwę, która jest przed nami. W tym jest ten werset. Ten świat nie będzie miał litości. Kończąc, Jezus mówi, dobra jest sól, sparafrazuję te słowa, dobra jest sól, jak jest słona. Bo jeśli sól nie byłaby słona, tylko neutralna, to właściwie po co sól do jedzenia? Po co dosypywać do jedzenia coś, co tylko skrzypi między zębami i nic nie daje? Sól musi być słona. Dobry jest Kościół, ale jeżeli Kościół zwietrzeje, to właściwie czym się różni od reszty? Dlatego musimy mieć smak Chrystusa. Musimy być tymi, którzy w ten świat wnoszą różnicę. Jeżeli nie zacznę jeździć samochodem jak uczeń Jezusa, jeżeli nie zacznę w pracy mówić jak uczeń Jezusa, jeżeli nie zacznę się zachowywać jak uczeń Jezusa, to jaką różnicę moje życie sprowadza na ten świat? Żadną. Jeżeli wśród was, wśród nas w Filadelfii, jeżeli w jakimkolwiek zborze, jeżeli w Kościele Pańskim nie będzie naśladowców Jezusa, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, czy my tu jesteśmy, czy nie. Kiedyś wracając, jadąc do zboru w niedzielę, jeszcze w Chełmie, jak byłem pastorem, ja już przejeżdżałem po fakcie, jedna z kamienic w mieście Chełm wsunęła się w ziemię. Słuchajcie, tylko dach został. Po prostu po dach, jakby jakiś olbrzym wepchnął w ziemię, po prostu zapadła się pod... Chełm stoi na wapnie, na kopalniach kredy i tam była dziura i ten dom wjechał po dach. Na szczęście ludzie zdążyli uciec. Wsunął się po sam dach w ziemię, jakby go jakiś olbrzym wcisnął jak przycisk. Ludzie stali w podomkach, w piżamach, niedziela rano. I pamiętam na jednym ze spotkań Rady Starszych powiedziałem do braci, tak zastanawiałem się, co by się stało, gdyby się nasz budynek wsunął. A czy gdyby się wsunął z nami, czy byłoby coś innego? To był taki czas, kiedy mieliśmy bardzo radykalne poglądy.
Problem był w tym, że był to też taki czas, że od dawna w naszym zborze nikt się nie nawracał. I pamiętam, jak mnie wtedy to dotknęło. Mówię, wiecie co? Gdyby się nasz zbór z nami wsunął w ziemię, to by była tylko katastrofa budowlana. Ale to miasto i tak nas nie potrzebuje, nas tu prawie nie ma. My mamy bardzo radykalne poglądy. Tyle, że problem mamy z obecnością Bożą. Bo Jezus jest obecny tam, gdzie są grzesznicy. Grzesznicy w Kościele są znakiem obecności Jezusa. Kościół bez grzeszników jest grzesznym Kościołem. Bardzo mnie to wtedy uderzyło. Powiedziałem, chodźcie, zaczniemy robić coś tak, żeby ludzie w tym mieście poczuli, że jesteśmy temu miastu potrzebni. I zaczęliśmy zwykłe nauczanie uczniostwa. Powiem wam, to było niesamowite, kiedy w krótkim czasie potem mieliśmy chrzest na 8 osób, do dziś to pamiętam. Patrzyłem na te 8 osób jak na największy cud mojego życia. Chwilę potem mieliśmy 12 osób do chrztu. A naprawdę zmiana była tylko w tym, że postanowiliśmy się dzielić Jezusem. Podkreślaliśmy to, mówiliśmy o tym i zaczęliśmy bardzo jasno nauczać na temat miłości Jezusa w codziennym życiu. Tego świat potrzebuje. Sól znów się stała słona. Kto chce pójść za mną, musi zrezygnować z siebie. Powstańmy. Panie, proszę Ciebie, połóż Twoje słowo w nas. Połóż Twoje słowo głęboko w nasze życie i pozwól nam żyć jako świadkowie Twojego życia, zmartwychwstania i działania. Panie, nie chcemy mieć dla ludzi tylko informacji teologicznych o tym, co było 2000 lat temu, ale prosimy Ciebie, przez Ducha Świętego działaj, objawiaj siebie, objawiaj Twoją miłość, Twoją moc, Twoje zbawienie i Twoje uzdrowienie. Prosimy Ciebie, Panie, abyśmy pokazali temu światu, że jest oszukiwany przez różnego rodzaju magię, oszustwa i fałszywe nadzieje. Ty jesteś prawdziwą odpowiedzią na wszystkie pytania. Ty jesteś zwycięzcą w każdej bitwie. Ty, Panie, stawaj się miłością całego naszego życia. Dziękuję Tobie dzisiaj, Ojcze, za ten zbór. I proszę Ciebie, abyśmy się stali naśladowcami. Naśladowcami w myśleniu, w działaniu, w kochaniu. Nawet w umywaniu nóg. Nawet w milczeniu, w ustępowaniu, by ponad wszystko objawiać Twoją miłość, aby mówić o Golgocie, aby temu światu ogłosić, że jest zwycięzca z Golgoty, który ma rozwiązania dla ich problemu. Tobie, Panie, chwała i cześć na wieki wieków. Tobie chwała i cześć w naszym życiu. Tobie chwała i cześć, Zbawicielu. Każdym krokiem, każdym słowem i myślą naszego życia niech będzie. Amen. Niech Pan was błogosławi. Przekazuję pozdrowienia od zboru w Bielsku i jeszcze raz dziękuję pastorowi za przywilej głoszenia w waszym zborze. Amen.